Kochani, wracam do tematu podrywania i uwodzenia. Jeżeli pragniesz poderwać jakąś prześliczną dziewczynę lub, droga pani, jeżeli pani pragnie uwieść jakiegoś niezwykłego faceta, niezwykłego, powtarzam, wyjątkowego, to żeby uwieść wyjątkowego faceta lub żeby poderwać niezwykłą, wyjątkową dziewczynę, nie da się tego osiągnąć przy użyciu standardu. Należy wyjść poza kulturę i poza konformizm. Należy zachować się nietypowo. I dlatego, jeżeli chcesz osiągnąć swój cel, to nie masz się zachować niekulturalnie. Nie! Masz wyjść poza kulturę, pokazać, że jesteś, że stoisz jeszcze wyżej niż kultura, że jesteś ponad to. Masz pokazać, że jesteś non-konformistą, ale nie w negatywnym znaczeniu. Masz pokazać, że jesteś gotów na wszystko. Lub, jak jesteś kobietą, to masz pokazać, że ty jesteś w stanie zrozumieć dużo więcej niż przeciętna inna zjadaczka parówek z musztardą. I dlatego informuję cię, drogi oglądaczu, nie podrywaj tak, jak to jest napisane w podręczniku, gdyż te cudowne, wspaniałe kobiety czytają dużo więcej od ciebie i one już to przeczytały i wiedzą, że podrywasz nieudolnie. I jeżeli z tobą będzie, to tylko i wyłącznie z politowaniem, a ty masz być księciem. Spaj.